Lubicie jedzenie? Oczywiście, że tak. Ale żeby zjeść coś dobrego, najpierw trzeba to gotować. Albo zamówić z internetu. Ale my tu w tym odcinku będziemy dzisiaj gotować. Ale żeby nie było nudno, potrzebujemy kogoś do rywalizacji. A do niej. Niezastąpiony, cudowny, wspaniały... Spider-Man? Nie, to Glęcu! Dostajemy po 5 dyszek, lecimy na zakupy, wracamy. W ciągu 45 minut musimy zrobić przepyszne danie. Takie obiadowe, które damy do oceny naszej kochanej jury. Brzmi dobrze. Wow! Kuba, masz jakiś plan? Szczerze powiedziawszy, nie. A ja mam. Haha, więc jestem krok od przed tobą. Okej, nawet w tym momencie dwa kroki. W sumie fakt. Czas jest nieograniczony, ale zróbmy to szybko. Ja mam jeden pomysł, bo nic za bardzo nie potrafię robić, gotować. Ja mam plan taki, że zrobimy makaron. Penne z suszonymi pomidorami i z kurczakiem. Ja mam taki plan, że podsłać Marka i zrobić to samo, co on. Żartuję, nie zrobię tak. Nie jestem kopiarą. Ja tylko kupuję amerykańskiego YouTube'a. Ej, koszyk. Idę po koszyk. Wiesz? Zrobiony jak dziecko. Dobra, jest koszyk. Dobra, mamy coś zielonego, bazylia. Nie wiem, jakie jest cenie, ale bądźmy dobrej myśli. Potrzebujemy na początku ciasto francuskie. Potem potrzebujemy mięsa, dodatku. Mam gotowy produkt. Pewnie dalej nie wiecie, co chcę zrobić, ale mam w głowie ciasto francuskie, a w tym będzie zawinięte to mięso mielone i to będzie takie dobre, mega. Obstawiam, że może być mało czasu na zrobienie sosu, więc kupimy sos gotowy. Oczywiście jeszcze potrzebujemy cebuli luzem i czosnku. Najdroższy składnik całego dania. Filety z kurczaka. Suszone pomidorki. Dobra, jednak podmianka, bo to jest chili. A zrobię mały spoiler. W jury jest Remek, więc nie może być nic ostrego, więc bierzemy z oliwkami. Kupiłem jeszcze papier, bo moje danie może być tak dobre, że ktoś się może po nim popsrać. Kupimy małą słodycz, bo jak wiadomo, po obiadku coś słodkiego jeszcze musi wlecieć. Ja kupię trochę juroru. Mam nadzieję, że lubią słodkie. Dobra, do końca jeszcze zostało mi makaron oraz śmietana do sosu. Dobra, do wypełnienia w środka będziemy potrzebowali sosiku, więc dwie taki. Nie znam go, więc nie wiem, czy będzie dobry. Możliwe, że będzie niedobry, ale nieważne. Ja tego jadł nie będę. Co potrzebujemy? Na pewno paprykę z warzywek. Jakiś ser jeszcze na pewno. I może coś ostrego. Tego lekko pikantnego. Dobra, ja nie jestem dobrym kucharzem, to jest problem. Nie mogę znaleźć makaronu. Stary, ten Lidl jest powalony. A jest, tak samo takich sosów szukałem. No. Gotowych? Nie ma. Gotowych? Trzeba zrobić taniec w sklepie. Czuję się jak TikToker. No, my jesteśmy TikTokerami. Dodatkowo zabrałem jeszcze orzechy nerkowca. Zapytacie się, po co zabrałem orzechy nerkowca do obiadu? Nie wiem, ale coś z tego wymyślę. To jest test mojej kreatywności w tym momencie. I zabrałem jeszcze kukurydzę, rozszponkę i przyprawy, nie? Przyprawy są bardzo ważne. Dobra, w końcu udało mi się znaleźć makaron. Mamy wszystko kupione, opłacamy i lecimy. Okej, to ja też mogę kończyć. Proszę czekać, zaraz podejdzie asystent. Kurde, nie mam dowodów w sobie. Mamy to. Zakupy zrobione, lecimy do kuchni i... Zaczynamy pichcić. Tak. Haha, rozpierdzielę się, Glęcu. Dobra, jesteśmy już po zakupach. Nie, po zakupach. Co nieco sobie podejrzeliśmy, co mamy. Wydałem minimalnie za dużo. Ale jest ogromne ale. Kupiłem na przykład ogromny ser, który się podzielił z Markiem. No i tutaj dzięki temu, zobaczcie te dwie ceny. Są porówno teraz. I nic nam nie zarzucicie. Ja mam bazylię, stary. Ej, stary, ja mam szponkę. Ja mam, stary, pierś z kurczaka. Ja mam, stary, ser. Pieprz i sól, okazało się, że jest. Oregano, sos gotowy. Ale mam też orzeszki. Ja mam makaron. A ja mam papier toaletowy i co? Po co? Żeby się nie zesrał. Ja mam śmietanę. Ja mam mięso. Mielone z łopatki wieprzowej. Pomidory suszone. Czosnek granulowany. Wszystko na łatwiznę. Ja mam pełen czosnek i cebulę. Ja mam ciasto francuskie. Czemu nie polskie? Ha, bo nie było, szukałem. Kukurydza złocista. Mówiliśmy na początku, że będzie 45 minut czasu na gotowanie, ale zmieniamy to, będzie 30 minut. Dobra, okej, ustalone. Mamy przedmioty. Mamy ustalone ile czasu. No to co? No to teraz oczywiście przerwa na sponsora. Za niedługo wyczekiwane wyprzedaże, a ty martwisz się, że wydasz całe swoje oszczędności? Chciałbyś sprawić prezent bliskiej ci osobie, ale nie wiesz, czy wystarczy ci na wymarzone buty. Albo chcesz po prostu zaoszczędzić trochę pieniędzy. Jest na to sposób! Letyshop to serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. Chcesz kupić ubrania na zimę? Dzięki Letyshop możesz otrzymać nawet do 10,5% wydanych pieniędzy za zakupy w Zalando Lounge. Jak to zrobić? Wystarczy wejść na stronę Letyshop, następnie klikamy w sklep Zalando Lounge i przechodzimy do strony. Wybieramy produkt, który nas interesuje. W moim przypadku będzie to kurtka, bo nie mam, a na dworze zimno. Szukam jakiś fajny z kolorem albo płaszczyk. Dobra, to będzie git. Dodajemy do koszyka i gotowe. Promocja trwa od 18 do 21 listopada, więc spieszcie się. Link macie w opisie, a teraz wracamy do odcinka. Dobra, wróciliśmy, super czas, jest ustalone 30 minut. Kuba, uwaga, i się teleportuje na górę. Wow, gdzie jest Marek? Odpalamy timer na 30 minut, czas start. I patrzcie, jak to proste, bierzemy garnek, wkładamy tu ser, jajka, pomidory, wkładamy tu wszystkie produkty i patrzcie.
Myślałem się, że to będzie gotowe. Nic bardziej mylnego. To nie jest twój dom. Matka robi to za ciebie. Robimy to sami. Co potrzebujemy zrobić? Odpalić piekarnik. No ile stopni wstawiasz? Stary, właśnie nie mam pojęcia. Ustawiłem na 220. Dobra. Bo tak jest w każdej instrukcji, jak robisz, odgrzewasz jakieś jedzenie. 200 stopni trzeba ustawić, tak jak mówiłem. Czas, start, minutnik leci. Moim daniem będzie makaron z kurczakiem i suszonymi pomidorkami. Mamy tu wszystkie składniki, od czego zaczniemy? Oczywiście od tego, żeby wstawić na wodę makaron. Rolada gotowa. Ile ma na to czasu? Pół godziny, już nie. Pół godziny? Tak dużo? 28 minut i 7 sekund. A to nie jest takie łatwe, bo ja nie jestem kucharzem, wiesz? Znajomy, ja coś to zrobię teraz dalej. Tak? Nie możesz pomagać. Nie pomaga. O, jak coś o niczym nie wiedziałeś, o zupełnie o niczym. Mamy deskę do krojenia, mamy patelnię. Najostrzejsze. Czekaj, muszę być tak jak Lęcu. Dolewa się szybciej! Szybciej! Dobrze mi idzie? Dobrze, on też tak krzyczy. Na pewno tak krzyczy. I na maksa, pełna moc, P jak... Dobra, makaron. Ale najpierw muszę odwiedzić, ile to jest makaron. Cyk, cyk. Potrzebuję 300 gram makaronu. No było 300. Nieważne, dobra, jest git. I w tym czasie przystępujemy do produkcji naszego wspaniałego sosu. A do sosu oczywiście jest potrzebna... Nie ma deski do krojenia! Dobra, już jest, byłem u Glęcu. Przystępujemy najpierw do czosnku. Ale powiem tak, Glęcu się wycwanił, kupił dużo rzeczy gotowych. Gotowy sos nawet kupił. Czajcie to? Gotowy sos. Jeszcze co zrobimy, to pokroimy paprykę. I to trzeba z miłością. Ładnie myję, delikatnie, potem... I gotowe. Trzeba zrobić to mega chaotycznie. Chyba. Obojętnie, byle była sprawiedliwa. Chcesz opowiedzieć takie podłużne kawałki? Ja w tym czasie opowiem żart. Przyszedł Jasiu do lekarza i lekarz się go pyta, co jest Jasiu? A Jasiu mówi, że oglądał filmy Marka. No a lekarz pyta, no ale co się stało? No nie? Oglądanie filmu Marka to chyba nic złego. A Jasiu mówi, nie, dostałem raka. I teraz otwieram ten kukurydzę. Dajemy dużo czosnku. Wiecie dlaczego? Bo w jury mamy państwo wierzgoń, a oni lubią czosnek. Dobra, tu już się woda zagotowała. Sól, łyżeczka. Cyk. Kurwa, no nie! W międzyczasie gotujemy makaron i my przechodzimy ponownie do naszego sosu. W jury jest Remek, Wiki, no i nie zgadniecie. Spróbujcie zgadnąć. Nie, Szumi nie. Szumi go nie ma, on się wyciulał. No tak, no Bartuś jest w jury. Będzie smak... No nie, tak! A nie wiedziałeś? Ciekawe co tam u naszych chłopaków na dole, nie? No. Albo my nie pochwaliliśmy się, ale mamy specjalnie wynajęte dwie kuchnie pod ten odcinek. A to dzięki naszemu sponsorowi oczywiście, nie? Lety Shops, danke schön. Oliwę opolejemy tutaj, bo oliwę sprawliwa. Ja nie potrafię otwierać rzeczy, to jest najgorsze. 23 minuty. Kurda, bele! Najważniejsze do spolania oliwą patelni. Czekamy się podgrzeje, dorzucamy paprykę. Gdzie idziesz? To nie skończyło się danie. Piję orzechy nerkowca. Możemy orzechy nerkowca do tego? Nie wiem. Damy. Dobra, czosnek mamy pokrojony trochę słabo. Teraz przystępujemy do umycia cebuli. No zajebiście, tak? A wiesz co jeszcze ma warstwy? Ogry mają warstwy, dociera! O mój Boże, ile to jest podtekstów. Ile tutaj będzie do wycinania, proszę Państwa. Nie wiem, czy wszystko usłyszycie, ale może kiedyś otworzę kanał i zrobimy tam ucięte sceny. Nie wycięte, ucięte. Tak jak mój palec teraz. Żartuję, ale się nabrałeś! Chcę tylko połowę mięsa, bo całe mięso jest dla mnie potrzebne. No, to jest tylko tyle proste. I gram z ogniem. Wow. Dobra, cebula pokrojona. Miałem zacząć od kurczaka. Trochę dupiato, za przeproszeniem. Wow. Popatrz. W międzyczasie zrobimy dwie porcje tego dania, bo więcej nie zrobimy. I pięknie, mamy tutaj połówkę. No wyśmienicie nawet jest. Wydaje się, że za mało papryki. Mamy więcej papryki. Papryki nigdy dosyć. I mięso. Nie możesz położyć. Mięso się rzuca. Rzuciłeś mięsem. Remek, nie podjadaj, bo za mało będzie. Może czemu ja wybrałem piersi z kurczaka, nie? Jeszcze na takiej małej desce. Dobrze, mieszamy, hałasujemy! Oregano! Kochane, uwielbiane. Dużo oregano! Bo nas stać, bo to Marek płacił. Papryka paprykowa. Sól, pieprz! Czym chata bogata, jak to mówią młodzi ludzie. No jest git, już mi się podoba, już to jakoś pachnie. 15 minut! O, polewcia! Nie, dodajemy tam kolejne składniki. Składnik X. Orzechy nerkowca. To może być ryzykowny składnik, bo nikt tak nie robi. Rozkład jazdy jest znany. Jazda... Kto tu tak ładnie pokroił mięso? Ja. Na szybko pokroiłem mięso, doprawiłem pieprzem i solą. Makaron już nam doszedł. Zaraz stawiamy kurczaka z cebulką i z pozostałymi składnikami na patelnię. Co nam zajmie, myślę, te 10 minut, więc idealnie wyrobimy się w czasie. Mamy 11 minut i 20 sekund. No i co? I lecimy dalej. Czas się powoli kończy, więc dajemy na... Sosik? Oczywiście... Gotowy, no nie ma czasu, żeby go robić, ale tego damy jeszcze kolejny składnik.
czyli kukurydzę i to będzie takie dobre. Czas się kończy niestety, pół godziny to jest bardzo mało, wbrew pozorom. Stary, ja mam to ochotę zjeść w tym momencie. Kukurydza musi być. Mam nadzieję, że to będzie ostre. Po pani dajmy wierzgonie, nienawidzą ostrego. Pikasz? Nie mamy oliwy, ale spoko. W tym jest oliwa. Adamy, wiesz co? W sensie, bo to jest, wiesz, taki olej, ale z pomidorkami, więc on nadaje smaku. No niestety, czasu nie ma, żeby to dłużej. Fajnie by było jeszcze to trochę przytrzymać w tym, żeby to płynęło wszystko. Wiecie, aromaty. Nie ma czasu na to. Przygotujemy naszą patelnię. Lejemy. Będzie trochę jeszcze mokre to. Niestety, ale... O tak. O Jezus. Możemy przesadzić ilością tego, niestety, ale tu możemy dać, bo tu będzie druga porcja. Myślę, że tyle wystarczy na jedną porcję. W przepisie nie było cebuli, ale to nie przejmujmy się. Ja dam od razu cebulę na start, z pewną ilością czosnku. Dobra, wrzucamy już naszego kurczaczka. Chyba za dużo ogień dałem. Damy jeszcze raz cebulkę. W ogóle nie powinniśmy dać wcześniej, tak mi się wydaje. Nie poprzewracamy tego, bo nie mamy łyżki. Lecę po łyżkę. Dodatkowo, no bo to nie może być wszystko. Nie wiem po co to robię, bo to może być przesada. A to będzie wyglądało już tutaj, to będzie jeszcze damy na górę tego składnika zielonego. Ser, damy już tutaj, może to zapiekło się całość. Całość to będzie takie jeszcze zapieczone. Ale to będzie tłuste, to będzie niezdrowe. I o to nam chodzi. I teraz trzeba to zawinąć. To jest najgorsze, bo zazwyczaj jestem tym mega słaby. Zawijanie kebabów, żeby to było ładnie wyglądało, jestem jeszcze totalnie mega słaby. To będzie pakunek numer 1. Zawiniemy to, na to jeszcze posypiemy serek, żeby to się ładnie zapikło. Dobra, mamy. O, pięknie nam dochodzi kurczaczek. Cebulka się powoli zaczyna rumienić. A teraz musimy pokroić jeszcze szybko w plasterki. Odsączyć delikatnie z nadmiaru tłuszczu. Będziemy mogli je pokroić. W tym czasie powinien nam dojść kurczak. Później dokładamy resztę czosnku. I tak naprawdę śmietana i mamy gotowy sos. Ile mam czasu? Mamy 8 minut. Trzeba szybciej dać do piekarnika i zapiekamy to. Czekamy. Zna się na robocie. Pomidorki pokrojone, wrzucamy pomidory, wrzucamy resztę czosnku, pyrlumy. Zaczyna, wiesz, nabierać koloru, widzisz to? Zostało już nam niewiele czasu, dosłownie 4-5 minut, ale to jest idealna ilość, by zagęścić nasz sos. Polewamy. Dobra, nie wynajęliśmy tych kuchni pod nagrywkę specjalnie, bo to są kuchnie w nowej siedzibie Fandera. Ale oczywiście więcej zdradzić wam nie możemy. Nie no, trochę zdradzimy, co? Nie. Jeszcze nie. 23 listopada okay. Kanał Rezig już. Pamiętajcie, wbijajcie. Już jest praktycznie gotowe, więc dosypałem serka. Jeszcze na to trochę oregano posypiemy, bo oregano nigdy dosyć. Wygląda to wspaniale. Ostatnie sekundy i wyciągamy i kończymy to. I to mamy, i to będzie przepyszne. W międzyczasie, jak nie patrzyliście akurat, drodzy widzowie, to postanowiłem przygotować troszeczkę bazylii, wyczyściłem ją i odsączyłem od wody. Zaraz wyjmujemy talerz i zaczynamy powoli dekorować nasze danie. Nie ma sensu teraz już tego doprawiać, nie mamy zbytnio czasu. No w ogóle go nie mamy, bo dosłownie za lada moment ma dzwonić zegar. No i panie, panowie, mamy to. Patrzcie jak to wygląda, no gotowy, cudowny produkt. Trochę za dużo oregano. Okej, trochę pomogło. Zaczynamy lać nasze danie, dekorować i schodzimy na dół podać naszemu ukochanemu jury. Fajna różowa barwa taka wyszła. Nie wiem jaki lud... Łososiowa, to dobre określenie, no. Nie wiem jaki lud będzie na filmie. Na koniec jeszcze ostatni dodatek. Tak minimalnie, żeby już było tylko... Przekładamy na talerz. Nie spieprzyłem tego. I teraz kolejna porcja. Stary, to wygląda... Dobrze. Żeby też były różnej wielkości te listki. Licznie. Super. Czyli gotowe? Gotowe! Lecimy na dół. Mikołajki. No, słodzenie tego życia. Mamy to. Kurde, bardziej zapomnieliśmy jeszcze o serze. Nadamy go tak troszeczkę. No kurczę, jak to wygląda. Stary, gotowe? Jesteś zadowolony z tego, co zrobiłem? Jestem bardzo zadowolony. No to lecimy dalej. Dobrze, moi mili, skończyliśmy nasze dania. Przed państwem nasze skromne jury! Kosztuję sobie jedzenie i tylko po to tu przeszedłem, bo jestem głodny po całym dniu roboty. Ja tak samo. A, nie powiem, która jest godzina, ale jest bardzo późna. Każda osoba z jury będzie oceniać danie na podstawie wyglądu oraz smaku. Zapach też może być, dobra, no to zapach jeszcze. No. Skali od 1 do 10. Lecimy z naszymi daniami. Częstujcie się, czekoladka jest do każdego. Dam tutaj gałązki. Ty jesteś czerwony, ty jesteś zielony. A ty jesteś czerwony. Dziękuję. Czy to jest jakaś forma przekupu? Chyba tak. Ale ja tego nie liczę. Znaczy nie ma z wyglądu, weź mi te włosy z tego, co ugryź, polisz, powąchaj! Co to w ogóle jest? To jest kebab. Okej, kebab. Żartuję, to nie jest kebab. Ja to nazwałem siulu ena, co po francusku oznacza pyszne danie. Okej, wygląd dla mnie 8. Nie, no, wygląd moim zdaniem jest wygląd bardzo ciekawy. No interesujący. Fajny, przyjemny, ciekawy, no. Jestem zainteresowany tym. Ja dam mocną 7, jeśli chodzi o wygląd. No ale 7,5.
Miej własne zdanie. 7,5. 3 czwarte. Nie będziemy wiedzieć, że 8 jest 8. Ja daję mocne, fajne 7. Dla mnie to wygląda jak coś, co nie pokroi się tylko widelcem, więc daję 7. Zapal. Myślę, że to musimy otworzyć, żeby był zapach. Dobra, otwórz. Jakie soki wypływają. Ej, soki wypływają. Uuu, kurde. Ten serek. Gdybyśmy tak oceniali wygląd. Ale patrz, gdyby to było podane, patrz, w ten sposób, to ja daję 9. Ja daję 9. No, ale dobra. To nie było tak podane. Ale nie było, nie tak, było tak podane. Po pierwsze, ja nie wiedziałem, jak będzie oceniane. Tego mi nie wyjaśniłeś. Tak, zapomniałem. No ale... Zapach 7. Zapach 9. Oj, czuć coś ostrego, zapach 7. Dobra, smak. Dziękujemy. Troszkę mi ślinka cieknie. Ja bym chciał nie tak z boku, ja bym chciał z tego tutaj zgarnąć, bo jestem bardzo ciekaw serduszka z tego dania. Pytanie jest w skali od 1 do 10, jak bardzo będzie się głodnie. Delikatnie ostra, ale nie. No to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o decyzję smaku. Jak bardzo jesteś głodny! Czuję posmak ostrego, ale bez ostrego. Jakbyś dodał tylko ten ocet z tych 8. sosów. Smak 8. Daję mocną 8 fajną. Taka solidna 8, no. Ja chyba tutaj zostanę przy 7 i powiem, że to będą 3 szczęśliwe 7 dla Glenca. Brawa! Danie numer 2, proszę państwa, duża porcja. Cóż to jest, tylko powiedz nam i pozwól nam zagrać tutaj. Dobrze, to w takim razie jest to makaron z kurczakiem i suszonymi pomidorami w sosie własnym. Wszystkie składniki były tymi rękoma ciachane, przyprawiane, na końcu ozdobione płatkami sera oraz liśćm bazylii. Nie żartuję oczywiście. Czyli makaron z kurczakiem, kropka. Dobra, w skali od 1 do 10 wygląd. Wygląd? 9 na 10. Dla mnie wygląd taki klasyczny makaron z kurczakiem. 7,5 również. Bo tutaj nie ma, tak samo jak w poprzednim daniu, tak i w tym dla mnie nie ma takiego czegoś jeszcze tak kurwa, coś tam. Mobbing! Ej! No, a to mnie podwyższają za każdy razem! Dobra, wiesz co, ja dałem 7, to nie dam 8, Marek, dam ci 9. Nie, ósemka! Na tą prezentację dam 8. No i ja 8, no. Już nie wąchałem, co tutaj czuję z daleka? Nie, bo jest przesadzał to zrobić. Kurde, coś mi na mnie siedzi, niestety. Nie wiem czemu. A mi właśnie siedzi. A mi właśnie nie. Ja lubię bazylię. Ale to nie bazylia, ja lubię bazylię. Bazylia, to jest bazylia. To jakiś dziwny zapach bazylii. Bazylia. Ale bazylia... Zapach 8. Nie wiem czemu, coś mi nie pasuje i ja daję 6. No. Nie wiem czemu, coś mi nie siedzi. Mi stoi, znaczy siedzi... Co miałem ewidentnie? 8 na 10. Chociaż? 8,5 na 10. Ta bazylia jednak... Przepraszam cię, Marku, ale nie wiem ja czemu też 8. Coś... Ja lubię makaron, więc tutaj myślę, że... Ja lubię ser. Ja też tak od środka chcę wziąć. Tak. Bez tego listka bazylii, bo on mi znów przerzuci za mocno. Tam są też takie dwa małe listki bazylii, więc... Ale spokojnie mi się podoba. Dobra, mam wszystko, czego chciałem mieć. Kurczaka też wziąłeś? Chłopaki, naprawdę idzie łeb w łeb. Ej, naprawdę dobre danie. Nie wiem. Bardzo mi smakuje. To przynajmniej dlatego, że przez cały dzień nic nie jedliśmy. Nie, po prostu jest bardzo dobre, naprawdę. Wziąłem ten duży listek bazylii, to jest fajnie. I to jest decydujący moment. Ja się bardzo lubuję w makaronach. Ten makaron jest bardzo dobry. Daje mocne 8. Satysfakcjonujące. Dla mnie ten smak zdecydowanie o wiele lepszy niż u Glenca, niestety. Znaczy nie, niestety. Faworyzujemy tu kogoś. Przepraszam, spodziewałem się po prostu czegoś innego po wyglądzie. I teraz mogę ocenić 9,5 do dania. Naprawdę trafiło w moje serce. Cena! Pa! Czuć po prostu te składniki, które faktycznie były przygotowywane przez ciebie samemu, a nie kupne w proszku na przykład czosnku. Tak by nie wykorzystałem! Oszuj się, lego! Chyba nie wykorzystałem! Nastał czas ostatecznej decyzji. 70 punktów za całokształt u Glenca spośród wszystkich trzech jury. Aktualnie brakuje mojemu daniu jeszcze jednej oceny przez Remka za smak. Punktacja wygląda w następujący sposób. 63,5. Jeżeli ocena od Remka za smak będzie większa niż 6,5, wygrywam. Jeżeli równa, remis, jeżeli mniejsza, przegrana. Remku. Jaka ocena? Minus 3 za wygląd. Jak? Ale już mówiłeś wygląd. Nie, cofam. Minus 3 za wygląd. Czemu? Przeanalizowałem wygląd. Minus 3 za wygląd. Bo już tak nie wygląda. To 60,5. I musiałbym dostać dyszkę, żeby wygrać. Dyszka za smak. Ty!
Dziękuję Jakubie. A wy, kochani widzowie, jeżeli wam się bardzo podobało, piszcie komentarze, dajcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał i koniecznie napiszcie, kogo chcecie następnego w odcinku. Strzała!